proszę panią sekretarz. Dziękuję bardzo. Otwieram 10. sesję Rady Gminy. Panie Miu, serdecznie witam Wysoką Radę, wójta gminy pana Adama Kaufmana, sekretarz gminy panią Aleksandrę Ignaszak, skarbnik gminy panią Małgorzatę Senator. Witam panie i panów sołtysów. I bardzo serdecznie chciałam powitać najmłodszego gościa na dzisiejszej sesji. Joannę, myślę, że wytrzyma z nami. Postaramy się szybko sesję przeprowadzić. I witam pana bardzo serdecznie. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, a więc możemy podejmować to stanowi kworum, przy którym możemy podejmować prawomocne uchwały. Wysoka Rado, w materiałach otrzymaliście państwo porządek obrad. Wójt prosił o wprowadzenie do porządku obrad uchwały 88 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na autobus szkolny. Proszę państwa, przechodzimy do bloku merytorycznego, do uchwały 86 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2019. Bardzo proszę o wystąpienie przewodniczącego komisji pana Andrzeja Boga. Proszę państwa. Uchwała nr 86 przez 2019 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2019 rok. I tak w paragrafie pierwszym uchwały to zmiany planowanych dochodów. Pismo Ministra Finansów numer ST5.4750.8.2019 z dnia 13 września 2019 roku zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 81 268 zł. Zwiększa się dochody o utrzymanie odszkodowania kwota 1200 zł. Zmniejszenie dochodów na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami o kwotę 412 543 zł. Zmniejszenie dochodów na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu o kwotę 2 532 292 zł 24 grosze. Ogółem zmniejszenie dochodów to kwota 2 862 367 zł 24 grosze. W paragrafie drugim uchwały o zmiany planowanych wydatków. Zmniejszono wydatki na OSP na zakup usług pozostałych kwota 1200 zł. Zmniejszono wydatki w oświacie w dziale edukacji i opieka wychowawcza, stypendia dla uczniów, a zwiększono wydatki OPS w dziale edukacja, opieka wychowawcza, stypendia dla uczniów realizację zadania przeniesioną z oświaty do opieki. Kwota 24 958 zł. Ogółem zwiększono wydatki to kwota 1200 zł. W paragrafie trzecim to zmiany przychody i rozchody budżetu na 2019 rok. Przychody zwiększa się o kwotę 2 412 543 zł. Są to kredyty i pożyczki długoterminowe i o kwotę 131 558 zł 45 groszy są wolne środki. Po dokonaniu zmian dochody to kwota 32 293 501 zł 12 groszy oraz wydatki to kwota 33 153 860 zł 57 groszy. Komisja ma wątpliwości za podjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały 87? Panna Radzińska. Dziękuję bardzo. Proszę państwa o głosowanie. Nie, to jest pierwsze, że nie.
jest jakiś problem, panie radny? Mogę prosić o pomoc? Jeszcze chwileczkę proszę o bardzo. Proszę Państwa, stwierdzam, że uchwała 86/2016 rok została przyjęta 14 głosami. Nie było głosów przeciw, nie było głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do uchwały 87 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Walin. Bardzo proszę o wystąpienie pana Andrzeja Polaka. Uchwała nr 87/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Walin. Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata, w których przypada do spadku dług lub na lata, na które są udzielone gwarancje i poręczenia. Opracowana prognoza została uaktualniona w związku ze zmianą dochodów i wydatków, podjęciem realizacji nowych zadań inwestycyjnych, zmianą wielkości deficytu i okresem jego spłaty. Przygotowane WPF zawiera zmiany dotyczące wykonania za lata 2016, 2017 i 2018 oraz przewidywane wykonanie za rok 2019. Gmina posiada do spłaty dług z tytułu zaciągnięcia kredytów, pożyczek i leasingu operacyjnego. W tabeli zostały zapisane kolejne lata do roku 2027. Przypadające do spłaty kwoty długów oraz realizacje wynikające z łącznego zadłużenia i łącznych spłat. Dane dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz długu gminy w roku 2019 zostały przyjęte tak jak w uchwale budżetowej na rok 2019. Przedsięwzięcia zostały skorygowane do aktualnych uwarunkowań, to jest zmieniony termin zakończenia poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz realizacja nowych zadań, które przekraczają rok budżetowy. Wielkość dotycząca planowania dochodów i wydatków to stan na dzień 8 października 2019 roku. Komisja ma jednogłośnie zamknięcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad ustawą 87. Pani Maria uchwała, przepraszam. Pani Maria Rabińska. Proszę Państwa o głosowanie. Musiałeś za szybę, nie mam na liście swoje miejsca. Pani marszałek. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała 87/2019 rok została przyjęta 14 głosami. Nie było głosów przeciw, nie było głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do uchwały 88 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na autobus szkolny. Proszę bardzo o wystąpienie przewodniczącego komisji pana Andrzeja Pola. Uchwała 88/2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań zobowiązanie leasingowego na autobus szkolny. Konieczność podjęcia uchwały wynika z potrzeby nabycia autobusu szkolnego do bezpiecznego dowozu dzieci do szkoły w gminie Walin. Koszt zakupu autobusu w formie 4-letniego leasingu operacyjnego to kwota 772 809,55 zł brutto, co przedstawia poniżej tabela. Państwo macie tabelę.
ze spłatami na dane lata. Wyłonione dostawcy nastąpi w wyniku przeprowadzenia postępowania o udziale zamówień publicznych na podstawie artykułu 4 ustawy 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym, że do zawarcia umowy cyngowej krających zobowiązania w następnych latach budżetowych z tytułu spad czynszu leasingowego będących wynikami bieżącymi gminy Warta nie jest właścicielem autobusu, lecz leasingodawcą. Potrzebne jest upoważnienie organu stanowiącego oparcie o przepisy artykułu 18 ustawy 2 punkt 10 ustawy o samorządzie gminy, który stanowi, że do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy określenie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania. Umowa leasingowa jest umową wieloletnią, co oznacza, że wydatki związane z jej realizacją będą musiały być ujęte w planach finansowych kolejnych lat, w których ponoszone będą płatności z tytułu leasingu. To jest w planach wydatków budżetowych gminy Warta. Komisja Wojna głosi za podjęciem tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Pani Maria Radnińska. Dziękuję. Bardzo proszę Państwa o głosowanie. Sesję nadzwyczajną. Dziękuję Państwu za przybycie.